Pierwszy hype MMA minęło. Szybko minęło. Mimo że wszystkie walki były bardzo ciekawe, to wszystkie oprócz jednej skończyły się w pierwszej rundzie. Tym była walka hejtera oczywiście z Rafoniksem. I cóż, generalnie walka skończyła się 7 sekund. I zdaję sobie sprawę, że część z was tej walki nie widziała, więc żeby wprowadzić was do tego odcinka, najpierw wam ją całą pokażę. Ale z okazji, że nie mogę wam tej walki całej pokazać, bo by mi zbanowali kanał na YouTubie, to postanowiłem tę walkę po prostu odwzorować i pokazać wam krok po kroku, jak ona przebiegała. W tym celu posłużę się moimi zajebistymi umiejętnościami w pańcie. No więc tutaj mamy walkę, hejter Rafon. O, jestem chudy byk, tutaj krzyczy. Jest 0-0, walka startuje. Dziab, proszę bardzo, Rafon leży na podłodze. To jest 7 sekunda. No i Boxer mówi koniec walki. Hej, koniec walki. Więc tak ta walka wyglądała mniej więcej. Dosyć smutne to było. Generalnie, no walka wieczoru troszeczkę zawiodła chyba wszystkich. Mimo że postawiłem sobie hajsik na hejtera, to i tak byłem team Rafoniks. No ale niestety przegrał. Ale z okazji, że walka Rafoniksa była walką wieczoru, to ją sobie skomentujemy troszeczkę bardziej na poważnie, się do niej odniesiemy na koniec tego odcinka. No bo wiecie, walka wieczoru, ostatnia walka. A teraz skupmy się na walkach, które są równie ciekawe moim zdaniem, a nie aż tak popularne. I mi się najbardziej podobała walka, która miała 3 rundy, jako jedyna, która miała więcej niż jedną rundę i nie zakończyła się nokautem w pierwszej rundzie. Walka Adixa z Pablo. I ogólnie jak na ironię, Adix pojawił się na moim kanale 2 dni temu już, w tym filmie, w którym sobie komentowałem sprawę kamerzysty, więc muszę sobie sprawdzić. A walka z Adixa z Pablo wyglądała, no mniej więcej tak, to też wam zobrazuję. Tutaj mamy Adixa, o, jesteś wściekły, o, kolanem zaraz ci kopnę, skaczę. A tutaj mamy Pablo. Adix, tak jak słusznie skomentowali włodarze po walce, był przygotowany na to, że kopnie chłopa z kolana, podskoczy i skończy walkę. A tutaj boom, niespodzianka, ponieważ Pablo mknął na niego jak czołki. Mimo że minęły 3 rundy, to Adixowi nie udało się go znokautować, a nawet został sam znokautowany. Więc zanim dojdziemy do dramy, no to tutaj wielki szacunek dla Pablo, bo kurde bele chłop, no nie ma najlepszej sylwetki, umówmy się, nie wygląda jak kulturysta, a pokazał naprawdę wielki charakter, jak to mówią włodarze, i w 3 rundy, kurde bele, tak wytrzymać. No chłop dostał kopa centralnie na łeb, ale takiego centralnego kopa na łeb. Stał dalej, walczył, nie poddał się, był nawet duszony, a mimo to wygrał walkę. Postawiłem na niego swoją drogą, więc jestem szczęśliwy tym bardziej. W ogóle w tej sprawie jest całkiem ciekawa drama, ponieważ jak się okazuje, był konflikt między Adixem i Pablo, a także między Adixem i włodarzami. Dlaczego? Dlatego, że przed tą walką okazało się, że Adix wcale nie jest amatorem, tak jak sobie tam gwarantował, że sobie ćwiczy miesiąc, tylko już wcześniej dosyć dużo ćwiczył i na swoją wymówkę, tak przynajmniej podejrzewam, na swoją wymówkę dał to, że miał wypadek samochodowy, w którym stracił pamięć i nie pamięta, jak się uprawia sztuki walki. I to wszystko jest na relacjach na Instastory, więc myślę, że się do tego teraz odniesiemy, żeby sobie to obejrzeć, skomentować, bo w sumie jest całkiem ciekawa sprawa z tego wynikła. Oczywiście link do wszystkiego jest w opisie, zobaczmy sobie trener kamerzysty, walka na hype MMA, wypadek samochodowy, problemy z pamięcią, Adix. Mój przeciwnik cały czas się wypiera, albo on ma swoich widzów za debili i widzów hype'u, albo ja nie wiem, za chwilkę mu troszkę odświeżymy pamięć, więc obczajcie dowody na niego. No i co, chłop niby trenuje miesiąc. Tam jest screena, że rok 2018, Hulk Team Police, tutaj Adix jest, rok 2019, dalej tutaj, co to jest, dalej to jest Hulk Team, dalej ćwiczy. I tu zaczyna się najśmieszniejszy fragment, już go sobie obejrzałem, pokażę wam zaraz go. Jest naprawdę dosyć śmieszkowa ta wypowiedź. Nie, mnie to bawi. Witam was mordeszki, ja właśnie wstałem i tutaj widzę, że kilka nieciekawych jakichś informacji wpłynęło na mój temat i bardzo chętnie się w sumie do tego odniosę, no bo skąd mógł mój przeciwnik wiedzieć, że ten wypadek był prawdziwy? Przecież ja to powiedziałem tak żartobliwie, ale no faktycznie był. No i zaraz ci to potwierdzę, mordeszko. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Tak, po tym wypadku troszeczkę nie pamiętałem, troszeczkę mi się miesza do tej pory, jeżeli chodzi o jakieś techniki ze sztuk walk, no to bardzo dawno trenowałem, więc też tego za bardzo nie pamiętam, ale no przecież to się nie liczy, że miałem wypadek, to się bardziej liczy to, że jednak on trenował, tak? No ale przecież ty też się wypowiadasz, że ty trenowałeś MMA, wszystkiego liznąłeś. Troszkę, nie wiem co dokładnie tam liznąłeś, już nie będę wnikał, ale no przecież liznąłeś czegoś na tej macie, tak? Miesiąc czy tam 3 tygodnie temu się dowiedziałem o tej walce przygotowawczej, chociaż te 3 tygodnie, coś tam sobie przypomniałem mniej więcej. Wiem, jak te ciosy proste wykonywać, jakieś tam kilka komci się nauczyłem, szybko łapię ogólnie takie rzeczy, więc no, najważniejsze, żeby było dobre widowisko, chyba nie powinieneś się obawiać, skoro ty tak dużo trenowałeś. Utrata pamięci, zaniki pamięci to jest dosyć poważna sprawa i zamiast wrzucać te dwa lekko stuknięte samochody, to wrzuć tutaj proszę jakieś dowody potwierdzające jakieś, wiesz, wyniki badań, jakąś tomografię, no bo stary, z tobą to będzie normalnie jak z Ferrari na fejmie. No i moim zdaniem jest to taki oczywisty bajt, jest to prowokowanie, w sensie, no on sam się chyba z tego po prostu naśmiewa, że on niby nie pamięta tych swoich walk i czy naprawdę muszę się na tym skupiać? Załóżmy, że okej, okay. Załóżmy, dobra. Bo tutaj jest ogólnie ciekawa sprawa, że włodarze też o tym nie wiedzieli, że on ćwiczył wcześniej. I jakby załóżmy, że to mogłoby być prawdziwe. I czy osoba, która traci pamięć i nie pamięta kompletnie, jak się walczy, nie pamięta ciosów, robi taką pajacerkę na treningu medialnym? Adam prezentuje nam niekonwencjonalne
techniki. W wypadku też już za bardzo nie pamiętam, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale w sumie też nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. To byłeś na tej Almie, czy nie byłeś w końcu? No jak widać, to tam chyba był ktoś taki jak ja, podobny. Chyba nikt nie wierzy w to, że on stracił tą pamięć. Jeżeli faktycznie stracił, to na własny rachunek, że tak powiem sobie, zniszczył reputację, robiąc takie pajacerki. Moim zdaniem, jeżeli osoba traci pamięć, no to powinna pokazać, że jednak coś tam potrafi, a nie robić taką pajacerkę. A potem jeszcze skoczył na chłopa z kolanem, no i przegrał w trzeciej rundzie. W sensie, też było takie wielkie popisywanie, plus mało tego, żeby jeszcze bardziej mu dopiec, bo szczerze mówiąc, troszkę mnie zdenerwowało jego zachowanie, to w trzeciej rundzie, kiedy już przegrał, był znokautowany, to jeszcze pokazywał faki przeciwnikowi, więc mocium panie, jakie to jest niesportowe zachowanie. Nie wiem, mnie to bawi. Nie jest to jakaś taka poważna aferka, ale zachowanie Adixa jest moim zdaniem po prostu co najmniej zabawne. Więc dobrze, że przegrał. Taka moja opinia, ale kontrowersyjnie ten Oscar się zrobił. Dlatego podsumowując, moim zdaniem walka Adix Pablo była najciekawszą. I mimo, że no była trochę niesportowa, to trzy rundy naprawdę zajebistego pojedynku tutaj były i kurde wele, to był chyba jeden z lepszych pojedynków, jak oglądałem tak szczerze, bo no, chłop dostał kopa takiego na czoło, ale jeszcze dalej jak czołg, niesamowite. Jeszcze chcę zauważyć jedną walkę, zanim dojdziemy do Rafoniksa, chcę zauważyć jeszcze jedną walkę, która mi też przykuła uwagę, mianowicie Oscar, a zajebiste imię tak swoją drogą, Oscar versus Norbert, to był taki chłop, też jego debiut i nikt na niego nie stawiał, w sensie zauważyłem, że nawet tam w betach ludzie stawiali tego Norberta i tak dalej, no bo był lepiej zbudowany, Oscar był mniejszy i kurde bele, ja muszę tutaj jeszcze powiedzieć, tak wiecie, zanudzając trochę, ale muszę powiedzieć, że mocił panie, chłop mnie tak zaskoczył, w pierwszej rundzie taki nokaucik, też w ogóle szacunek dla niego, bo chłopak pokazał się nawet na ważeniu, tam bez wstydu, bez koszulki, że tam super klaty nie miał, więc naprawdę szacuneczek dla chłopa, a my przechodzimy dalej. I przechodzimy do walki wieczoru, czyli Rafoniks kontra Hejterek. I myślę, że tutaj smutna sytuacja strasznie, ponieważ wszyscy kibicowali Rafoniksowi, a miał problemy z psychiką, o czym powiedział też Boxdel podczas jakby tam rozmów przed walkami. Rafoniks bardzo sobie nie radzi ze stresem i jak wchodzi po prostu do walki, do oktagonu, no to po prostu mu się ekran rozmywa i się czuje jak w grze komputerowej i po prostu psycha siada. Tylko szkoda, bo Rafoniks zawsze był kreowany, wiecie, na postać, która no ma psychę silną i tam staremu sweter nawet zakłada i mu bombę na nos wali, ale mimo wszystko ludzie dalej za nim stoją, ja też za nim stoję, Rafoniks jest zajebisty generalnie, więc wielka szkoda, że tak to się skończyło. 7 sekund myślę, że mógł pokazać więcej, tak w mojej opinii. Z takich ciekawostek powiem, że już dzisiaj Rafoniks ogłosił, że już kończy ze swoimi sztukami walki, już nie będzie więcej walczył. Szkoda, ja bym z chęcią zobaczył jeszcze jakieś walki Rafoniksa. Pamiętamy na pewno walkę Rafoniksa z Magikalem, kiedy to noga mu się wykręciła na drugą stronę Magikalowi. Było to fajne widowisko, zwłaszcza, że wtedy byłem na PGA, no i super to wspominam, więc ja bym jeszcze jakieś walki Rafoniksa zobaczył. No chłop ma dużo charyzmy, więc myślę, że może jeszcze kiedyś zawalczy, mimo że napisał, że kończy. No wiecie, no to jest na zasadzie takie, że troszeczkę mu się ego podbuduje, zobaczy, czy ludzie dalej za nim są i może jeszcze kiedyś wystąpi. Ja bym był bardzo chętny, żeby to zobaczyć, więc team Rafoniks i do przodu. Rafoniks również odniósł się do tej walki na swoim Instagramie, możemy zobaczyć sobie w sumie to na Instastory, zobaczyć, ocenić. Hejka, ja chciałem tylko powiedzieć, że wszystko jest okej. Gratuluję hejterowi wygranej walki. Zgasił mi światło. Czyli jednak światło mu zgasło. Wielka szkoda. Nie wiem, czy jakie to jest uczucie tak naprawdę, bo nigdy jakoś mi światło chyba w podstawówce mi chyba zgasło na chwilę z tego, co pamiętam. Znaczy właśnie nie pamiętam w sumie. I musi to być strasznie nieprzyjemne, wiecie, kiedy patrzę na was tyle tysięcy osób, bo jednak to są tysiące widzów, setki tysięcy widzów. No i wam gaśnie światło i się budzi się i przegrana walka, nie? No znaczy zawsze możecie być Polakiem i się obudzić i się okazać, że walkę wygraliście. Przepraszam, że zawiodłem. Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali, bo odczułem wasze duże wsparcie. I szczerze czasami się dziwię, dlaczego wy mnie tak lubicie. I za to wam bardzo dziękuję. Rafał, no co ja ci mogę powiedzieć, chłopie? Ciebie się nie da nie lubi. Chciałbym się jeszcze wypowiedzieć na temat samej areny nowej w Hype MMA. Ponieważ wow, jaka zajebista robota została wykonana, naprawdę mi się to bardzo podoba. Wyglądało to masakrycznie, spektakularnie, klimatycznie, jakby ten Wardenga, który tam jeszcze był sobie w tle, chodził ze swoją tą taką szatą, no robiło to klimat niesamowity i szczerze wam powiem, tak już teraz wchodząc do jakby mojego podsumowania na temat całej gali pierwszej, Hype MMA mi się bardziej chyba podobało od Fame'u, chociaż kurczę też nie do końca, może to jest taki efekt świeżości, ale coś nowego, bo oglądaliśmy 9 gal Fame MMA w takiej samej klatce, na takich samych zasadach. Pierwszej chyba była tylko walka rycerska z tego co pamiętam i chyba jeszcze była walka karłów w którejś z walk. A tak, no to wszystko jest to samo, praktycznie odgrzewane kotlety, mimo że dalej jest się to fajnie ogląda. W Hype'ie coś nowego, mamy nową arenę, mamy nowe warunki, wiecie, to takie ściany, które były tam skośne. Dużo nowych rzeczy, green screeny, no i przede wszystkim zawodników, którzy no nie mają zbyt dużej formy. I szczerze mówiąc, mi się takie walki lepiej ogląda. Nie wiem jak wam, możecie napisać w komentarzu, czy wolicie walki profesjonalne, czy wolicie walki takie bambikowe. Mi się chyba lepiej bambikowe ogląda, bo są przyjemne do oglądania, są szybkie nokauty, jest dużo akcji, a nie tak jak tam Kizo macha swoją pięścią przez 4 minuty. Więc tak to wygląda. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy bardziej wam się podobało Hype czy Fame i czy w ogóle oglądaliście, to jest też istotne.
istotne. No mi się chyba jednak Haju bardziej podobało, ale to może jest taki efekt, wiecie, pierwszego razu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie szkoda Rafoniksa, tak jak powiedziałem. Walki były fajne, mi się podobało. Dziękuję. Recenzent Oskar z tej strony się z wami żegna. Zostawcie kciuka, jeżeli wam się film podobał. Zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi na kanale, może czy coś, nie? Jeszcze będziecie sobie wbić tutaj, tak jak powiedziałem, film o kamerzyście. Będziecie sobie zobaczyć tam dramę, bo mamy teraz dramę na kanale, nie? Więc sobie zerknijcie. Niedługo kolejne tematy poruszymy. Nara!